Pozycjonowanie strony internetowej to temat bardzo szeroki. Natomiast istnieją podstawy, które są niezatapialne. Czyli takie zasady przygotowania strony, czy przygotowania treści na stronie pod kątem wyszukiwarki Google, które są generalnie niezmienne i w zasadzie są jednymi z najważniejszych elementów przygotowania strony pod kątem wyszukiwarki Google. W przypadku stron, które tworzymy, instalujemy wtyczkę o nazwie Yoast SEO. Jest to jedna z najbardziej popularnych i najbardziej rozbudowanych wtyczek darmowych, które jednocześnie bardzo fajnie działają. No i mamy tutaj kilka takich opcji, mianowicie optymalizacja treści, społeczności, czyli jak dane są przekazywane do Facebooka, czy Google+, czy innych systemów, oraz dane zaawansowane, które będą omówione w lekcjach osobnych. Jeśli chodzi o wyszukiwarkę, o optymalizację treści, widzimy tutaj podgląd strony, jak będzie wyglądała dana strona w wynikach wyszukiwania Google. Mamy tutaj tytuł tej strony, adres URL oraz opis. I generalnie jest tutaj taka opcja fraza kluczowa, czyli słowo kluczowe, które ludzie wpisują i na które chcielibyśmy daną stronę, podstronę wypozycjonować. Czyli jeśli znajdujemy się tutaj w stronie, która się nazywa oferta prosta, taki po prostu enigmatyczny tytuł przyjęliśmy podczas tutaj tworzenia tej demonstracyjnej strony oferty, no to można powiedzieć, że interesuje nas pozycjonowanie na oferta prosta, ale żeby to było bardziej zrozumiałe, to ja posłużę się tutaj takim przykładem. Załóżmy, że nasz sklep sprzedaje żarówki, a więc słowo kluczowe, które by nas interesowało, no to powiedzmy żarówki plus jakaś miejscowość. Oczywiście trzeba sobie zadać pytanie, czy ktoś, kto szuka takiego produktu, będzie właśnie taką frazę wpisywał i jakby to jest w zasadzie najistotniejsza rzecz, jakie frazy powinniśmy przyjąć. Ja tutaj skupię się jakby na założeniu, że jeśli uznaliśmy i wiemy i mamy sprawdzone, że ludzie szukają danej frazy i chcielibyśmy się na taką frazę pozycjonować, no to zakładam, że jakby będzie to trafna fraza, a ja tutaj na tej lekcji pokażę, w jaki sposób do tego podejść, jeśli chodzi o zoptymalizowanie tej strony, tej konkretnej podstrony, właśnie na taką wybraną, daną frazę kluczową. No i tutaj wpisujemy w przypadku moim żarówki Poznań. I teraz co to powoduje? Jeżeli mamy wpisaną taką frazę żarówki Poznań, to powinniśmy odpowiednio dobrać treść na stronie w taki sposób, aby fraza żarówki Poznań pojawiała się między innymi w tytule strony. I możemy to zrobić na dwa sposoby. Albo zmienić tytuł strony tutaj u góry, albo po prostu, co jest oczywiście wskazane, więc może zróbmy tak, że oferta żarówki Śrem. Możemy tak nazwać naszą stronę i ją zaktualizować. Strona nam tutaj się aktualizuje w tym momencie. OK, mamy tą stronę zaktualizowaną. Następnie możemy w tytule dopisać inne te słowa, czyli możemy skasować domyślne tutaj takie ustawienia tego dodatku i wymyślić tytuł na nowo, czyli tak. Oferujemy żarówki w Śremie. Sprzedaż żarówki w Śrem. Sprawdź. Mamy więc jakiś tam tytuł, który jest całkiem ok, ponieważ tutaj mamy ilość znaków prawidłową, czyli nie za dużo, nie za mało. Informuje nas o tym ten zielony pasek. Możemy również wpisać opis. Czyli na przykład oferujemy Państwu sprzedaż żarówek w Śremie, żarówki LED i zwykłe. Nie jestem tutaj specjalistą, jak to znajdzie się oferta w
dla... na tej cenie. Tutaj mamy za dużo znaków, więc zostawimy tam się. A więc powtarzają nam się frazy związane ze śremem oraz żarówkami. I generalnie mamy tutaj taką kwestię, że możemy sobie zobaczyć fraza kluczowa, jakąś analizę. I tutaj mamy problemy. I teraz tak, generalnie w pozycjonowaniu jest tak, że jest bardzo dużo czynników decydujących o pozycji, natomiast kilka z tych czynników, które będą tu opisywane, będą prawidłowe, ale proszę zwrócić uwagę na to, że niektóre z tych wytycznych będą przesadzone, będą wymagały dodania czegoś, a niekoniecznie chcemy jakieś treści umieszczać w danym miejscu na stronie, a więc trzeba tu przyjąć taką zasadę, że jest to narzędzie i ono ma sposób działania, jest jakiś algorytm działania i sugeruje pewne rzeczy dodać. Natomiast algorytmy, to jest algorytm tego dodatku, tej wtyczki Yoast SEO. Natomiast algorytmy Google są dużo mądrzejsze i jakby nie wymagają wpisywania frazy typu żarówki śrem. Można wpisać żarówkami śrem albo żarówki ze śremu. Google jednoznacznie będzie to tak samo traktował, a więc tutaj jeśli wpiszemy to inaczej, wtyczka może uznać, że nie jest to do końca dobrze zoptymalizowane, ale nie powinniśmy się tego obawiać, ani się tym martwić, ponieważ Google doskonale rozumie, co chcieliśmy mu przekazać. A więc wytyczne, które tutaj za chwilę przeczytamy, nie muszą być przez Ciebie brane jakoś bardzo mocno pod uwagę, aczkolwiek część z nich jest tutaj na pewno trafna. Więc tak, tutaj zawsze w tej analizie mamy taki podział na dobre wyniki, czyli właśnie ja tutaj napisałem tytuł SEO, opis, no i informacja taka, że generalnie nigdzie na tej stronie nie użyłem tego słowa kluczowego, też są takie pewne wytyczne, żeby dane słowo kluczowe nie było wykorzystywane we wszystkich stronach tak samo, tylko żeby każda ze stron miała nacisk na jakieś indywidualne słowa kluczowe. Skoro jest to inna strona, no powinna mieć jakieś inne frazy kluczowe. A więc to jest też kwestia dobrego rozplanowania podstron i architektury nawigacji. Natomiast to, co można usprawnić, no to mamy tutaj informację, że tekst zawiera 272 wyrazy, jest to trochę za mało, polecany jest 300. No i oczywiście można to zrobić, ale w przypadku strony kontakt czy galeria, gdzie głównie pokazuje się zdjęcia albo w kontakcie dane kontaktowe, no nikt nie będzie pisał 300 wyrazów, bo nikt i tak tego nie przeczyta, więc nie zaleca się nawet takiego czegoś, mimo że wtyczka taka tutaj o tym informuje. W przypadku oferty, w której się znajdujemy, czyli oferta prosta, którą nazwałem sobie, że są to żarówki Poznań, przepraszam, tutaj sobie zmienimy frazę na śrem, wszędzie pisałem później śrem. No to generalnie powinniśmy odpowiednie te frazy w ofercie sobie wstawić, żeby było 300 słów, ale mówię, jest to tak ostrożnie, do tego powinniśmy podchodzić. Mamy tutaj kolejną informację, więc ja tutaj nie będę się rozpisywał na więcej słów. Mamy tu kolejną informację, że nie ma żadnych wewnętrznych odnośników dodanych w tej stronie. A więc jeśli chcielibyśmy to zrobić, no to po prostu wybieramy sobie jakiś fragment tekstu. No ja tu sobie wybiorę jakieś przykładowe słowo, szczególnie, że jestem tutaj na etapie takim testowym. I załóżmy, że jedno z takich słów, które załóżmy znajduje się tutaj, podlinkuję do jakiejś strony typu oferta, czyli do jakiejś innej dodatkowej strony. Oferta rozbudowana, sobie zapisz i w tym momencie będziemy w stanie poprawić ten temat. Tytuł strony zawiera słowo kluczowe, ale nie znajduje się ono na jego początku. Spróbuj przenieść je na początek. Czyli mamy tutaj właśnie żarówki, możemy to zmienić w takim razie na coś takiego, żarówki, śrem, sprzedaż żarówek, śrem, sprawdź teraz. No i w tym momencie już widzimy, że tej 20 nie ma. Przeszła ona jako dobre wyniki. Fraza kluczowa nie pojawia się w adresie URL strony. Jeśli zdecydujesz się na zmianę, upewnij się, że poprzedni adres ma ustawione przekierowanie 301 na nowy adres. Czyli generalnie jest sugestia, abyśmy weszli tutaj i wpisali po prostu coś takiego. Żarówki śrem.
Można to zrobić, natomiast jeśli ktoś gdzieś kiedyś linkował do strony oferta prosta, a ja teraz zrobię OK, no to niestety w tym momencie tamta strona nie będzie przerzucała do nowej strony żabki SRAM, no i powinniśmy o tym pamiętać w momencie, gdy taki zabieg robimy. No i widzimy, że tutaj już kolejna rzecz nam zniknęła. Mamy też problemy. Fraza kluczowa nie pojawia się w pierwszym akapicie tekstu. No i proszę bardzo, możemy tutaj zrobić taki fragment tekstu. Oferujemy są oczywiście bardzo głupie przykłady moich tekstów, ale jakby pokazują zasady działania wtyczki dotyczącej optymalizacji SEO. No jak widzimy, ten pierwszy punkt dalej nam nie zniknął, ale tak naprawdę Google będzie wiedział, że nasze frazy kluczowe są w tym pierwszym akapicie. A więc zdecydowanie możemy tutaj uznać, że to będzie OK. Częstotliwość występowania słowa kluczowego to 0%, czyli za mało. Słowo kluczowe nie zostało w ogóle znalezione. No i tutaj też jest sugestia, że jeśli piszemy o żarówkach w śremie, no to przydałoby się w takim tekście, u mnie to jest jakiś tekst przykładowy, taki łaciński, przydałoby się tutaj też dodać jakieś słowa kluczowe właśnie związane z żarówką, to też troszeczkę pomoże. Tu mamy, że opis został dodany, ale nie zawiera słowa kluczowego. No i tak i nie, zawiera, ale w inny sposób napisane, żarówek w śremie, a więc jak widać, to jest ta sytuacja, że wtyczka bardzo jednolicie konkretnie uważa, że żarówki śrem to żarówki śrem, a żarówek ze śremu, żarówki ze albo żarówki ze śremu, to już jest zupełnie coś innego. A dla Google'a jednak będzie to taka sama fraza, a więc niektóre z tych sugestii, jak widzimy, nie są do końca trafne. No i powinniśmy po prostu troszeczkę przymknąć oko na niektóre z tych sugestii, ale generalnie większość z nich jest dosyć fajna i sensowna. To, co jest najważniejsze, to podsumowując, jeśli chcemy, aby Google widział naszą stronę, jakieś frazy, to najważniejsza rzecz to jest ten tytuł SEO, czyli to, co będzie wpisane w tym miejscu i wyświetla się tutaj na niebiesko. Opis strony, który wyświetla się w tym miejscu i tytuł strony, który jest widoczny po wejściu na stronę. A więc tak wygląda zoptymalizowanie. I teraz możecie zajrzeć na początek filmu. Na początku była tutaj taka kropka pomarańczowa. W tej chwili jest już zielona. Mamy tutaj również zielony znaczek, taki Y, czyli znaczek Yoast SEO, co jest dobre zoptymalizowanie tej strony. I widzimy tutaj też zielony znaczek, że też jest całkiem dobrze. A więc w taki sposób, i tutaj też mieliśmy na smutną minkę pomarańczową bądź szarą na początku. Teraz widzimy, że już jest zielona, mimo że jeszcze wiele rzeczy moglibyśmy jakoś poprawić, to jest już dobrze. A więc warto się sugerować tymi sugestiami, ale nie wszystko trzeba brać tak bardzo dosłownie, jak tutaj jest napisane. No i generalnie dzięki takiej wtyczce, takiemu dodatkowi jesteśmy w stanie w 100% dostosować stronę pod wytyczne Google'a oraz pod te cele, jakie mamy, czyli żeby nasza konkretna oferta pojawiła się po prostu na jakieś słowo kluczowe w wynikach Google, co oczywiście nie oznacza, że jeśli my tą stronę zoptymalizujemy idealnie, to że będziemy w pierwszej dziesiątce, czy w ogóle na pierwszym miejscu, ponieważ o pozycję w tej pierwszej dziesiątce walczy konkurencja i stron jest dzisiaj mnóstwo w internecie. I naprawdę nie jest łatwo, ale mogę powiedzieć, że często nawet samą optymalizacją dobrą strony udaje się wskoczyć na dosyć wysokie pozycje, szczególnie na frazy bardziej rozbudowane, bardziej niszowe i lokalne. Wówczas zdecydowanie da się to zrobić zwykłą optymalizacją strony. No i to tyle, jeśli chodzi o optymalizację SEO na stronie, na podstronie. Taką optymalizację można wykonać do produktów, do stron zwykłych informacyjnych, do wpisów i wszelkich innych modułów, czy to produktów jakichś takich sklepowych, WordPress, które po prostu zawierają jakąś jedną stronę. Zawsze ta wtyczka SEO jest dostępna na samym dole ustawień. Dziękuję i życzę udanej optymalizacji.
Do usłyszenia.